Cześć, witam Was moi drodzy w następnym odcinku. Piękna pogoda, łazienki królewskie, chillaucik. Porozmawiamy sobie o fajnym temacie. Bycie w kontroli versus kontrolowanie. Bardzo dużo konsultacji skype'owych każe mi myśleć, aby nagrać ten odcinek, więc w końcu się to zdarzyło. No i mam ten odcinek dla Ciebie, na pewno na nim skorzystasz, więc zapraszam Cię do niego serdecznie. Jak już wcześniej wspomniałem, to nie jest mój wymysł, że chciałem na ten temat nagrać, tylko bardziej zmusiła mnie do tego sytuacja, bo zauważyłem, że nagminnie powtarza się pewien schemat myślenia u facetów. Mianowicie, mając całą wiedzę o uwodzeniu, faceci mają na barkach pewien ciężar, żeby nie zgrzeszyć, żeby nie złamać pewnych zasad. I to doprowadza do tego, że mężczyźni zadają sobie za dużo pytań, zamiast skupić się na relacji, na tym, żeby była fajna i lekka, tutaj właśnie chciałem zaznaczyć tą lekkość, to po prostu skupiają się na tym, żeby nie popełnić jakiegoś błędu i chcą przede wszystkim mieć takie poczucie kontrolowania relacji albo związku. Co to znaczy kontrolowania? Zasadnicza różnica między kontrolowaniem związku czy relacji, a byciem w kontroli polega na tym, że mężczyzna, który jest w kontroli, to jest człowiek, który zna swoje zasady, wie, gdzie są granice tego, na co jest w stanie pozwolić kobietom, co jest w stanie akceptować, co jest w stanie tolerować i reaguje wtedy, kiedy świeci się czerwona kontrolka, czyli ktoś narusza jego granice. A facet, który kontroluje, to jest facet, który chce mieć pewność, co kobieta robi w danej chwili i chce mieć pewność, chce mieć na wydruku, na piśmie, że ona go nie zdradza, że ona jest uczciwa. W dodatku on chce wiedzieć, co ona myśli o wszystkim, co on robi. I taki facet sięga po materiały z uwodzenia po to, żeby wiedzieć, co myśli w danym momencie jego dziewczyna. Mało to ci faceci myślą, że taki ktoś jak ja, kto ma tą świadomość większą w relacjach damsko-męskich, zna kobiece myśli w każdej chwili i ci faceci mi zadają te pytania, co ich kobieta myślała wtedy, kiedy on do niej zadzwonił i spytał, gdzie była. Co ich kobieta myślała za to, że on się zatroszczył o tą sprawę. Co jego kobieta myślała w tej sytuacji, w tamtej sytuacji. A ja po prostu ręce mi opadają. Ja nie wiem, co ona wtedy myślała. Nie interesuje mnie to w ogóle, ale nie interesuje mnie też to, co myślą dziewczyny, z którymi ja jestem w relacji. To, że kobieta podywaguje sobie na mój temat w jakiś sposób, bo zachowałem się w sposób X, to i tak ja nie wiem, jakie wnioski ona będzie miała z tej swojej dywagacji. Jeśli zachowałem się w moim odczuciu tak, że mogłem wyjść na frajera, to też nie znaczy, że ona to tak zinterpretuje, że wyjdę na tego frajera, bo ona ma swoją własną interpretację, a może nawet w związku z tym, że ty zachowasz się jak frajer, ona pomyśli, że ty się tak zachowałeś, dlatego że jej czegoś brakuje. Więc jakby nigdy nie możesz kontrolować tej akurat strefy kobiecych myśli, dlatego nie powinno się mieć na to uwagi, po prostu, zwyczajnie. Natomiast co świadczy o wyciąganiu kobiecych wniosków na twoją niekorzyść? To, że owocuje to jakimiś zachowaniami nieodpowiednimi w stosunku do ciebie. Natomiast jeśli zachowałeś się jak frajer i zobaczyłeś, że po tym szacunek kobiety do ciebie spadł, ewidentnie po jakimś zachowaniu, które mocno podejrzewałeś, że mogło naruszyć twoją pozycję w jej głowie, no to wtedy reagujesz. Jesteś w kontroli, czyli wcześniej spałeś i teraz budzisz się, żeby zareagować i to naprawić. Jakimś tam zachowaniem czy rozmową. Pytania typu, czy jak się z tą dziewczyną teraz spotykam i ona miała wcześniej kolegów, to czy ona będzie z nimi pisała? Nie wiem, czy będzie z nimi pisała i ciebie też to nie powinno interesować. Skupiasz się na tym, że kiedy ona jest z tobą, spędzacie zajebiście czas, dajesz jej dobre emocje. Żadnego budowania ciężkiej atmosfery wynikłej z tego, że ty masz podejrzenia. Po prostu dajesz sobie całkowicie na luz i dajesz jej duży kredyt zaufania. Ale w momencie, kiedy widzisz, że zamiast spędzać z tobą czas, jest wychodzenie z koleżankami na imprezy, albo rzeczywiście co noc jej telefon brzęczy od wiadomości i gdzieś tam kątem oka widzisz, że to sami faceci, no to sytuacja zaczyna być niepokojąca. Możesz wtedy zacząć reagować, ale nie żeby zadręczać się tym, zanim sytuacja nastąpi, rozumiesz?
Jakby wtedy tracisz bardzo dużo energii, którą mógłbyś włożyć w dobro waszego związku i waszej relacji, skupiając się na fajnych emocjach. I znowu odniosę się tutaj do nauk Jima Rona, bo często mi się to zdarza w moich filmach, ale pamiętam, jak on kiedyś mówił, że jak był młodym filozofem, wszyscy zadawali mu bardzo wiele pytań i on też sobie wiele pytań zadawał. I chciał w tamtym czasie mieć odpowiedź na każde pytanie i mówi, wiecie co, im więcej wiem, im dłużej żyję, im dłużej jestem filozofem, tym częściej zdarza mi się mówić, dlaczego ktoś robi tak, jak robi, po prostu on już tak ma. Zamiast budować jakąś tam wielką teorię, jakby zmierzam do tego, że kierunek, w którym powinieneś podążać, to jest zadawanie sobie jak najmniejszej ilości pytań, które miałyby stwarzać tylko zamęt. Skup się na spokoju, bo to jest cnota. Spokój. Jak widzisz swoją kobietę czy dziewczynę, z którą masz się spotkać, oczyść swój umysł, skup się na tym, jak jest fajnie, jaka ona jest pachnąca, jaka jest uśmiechnięta i nie bądź ciężki, tylko zajmij się budowaniem relacji, przypomnij sobie, co śmiesznego się u ciebie wydarzyło, podziel się z nią swoimi planami nowymi, swoimi nowymi pomysłami na życie, swoją filozofią, swoimi przemyśleniami dotyczącymi zeszłego tygodnia. Tak wiele rzeczy kreuje twój umysł pozytywnych, kiedy nie zadajesz mu tak wielu pytań, na które nie możesz znać odpowiedzi i kiedy chcesz kontrolować sfery, których nigdy nie możesz kontrolować, bo to musisz zrozumieć, że są pewne rzeczy, których kontrolować się nie da. Jak byłem jeszcze takim nastolatkiem, mieliśmy takiego starszego kumpla, który nam imponował mądrościami z ulicy i on miał taką tabliczkę z napisem pierdolić układy, na które nie ma rady. I jakby bardzo wiele rzeczy się do tego w życiu sprowadza, bo taka jest prawda, kiedy nie możesz czegoś kontrolować, to po prostu machnij na to ręką. Czyli jakby w praktyce mojego gadania temat można podzielić na dwie rzeczy. Po pierwsze, nie zadawać sobie pytań na temat tego, co kobieta myśli w danej chwili, bo i tak tego nie poznasz, więc szkoda na to czasu. A drugie, to nie próbuj kontrolować rzeczy, których nie da się kontrolować. W moim życiu ja bardzo dużo daję kobietom wolności. I mam swoją wizję jakiejś idealnej kobiety, która powinna się w danym momencie zachowywać tak, w innym momencie tak, w tych sytuacjach reagować tak, najlepiej, żeby wolny czas spędzała tak. Po prostu ja to widzę. Ale nigdy tak nie jest, że te kobiety zachowują się tak, jak ja bym chciał. Dlatego ja po prostu mam tylko jakieś takie podwórko akceptowalnych zachowań. Nie tyle, że zachowań, które bym chciał, żeby miała, albo które lubię, tylko akceptowalnych. Czyli takie, że nie wszystkie są fajne, ale mogę je znieść. A gdzieś tam są granice tego, czego nie lubię. I nie staram się wpływać na to, żeby zmieniać decyzję kobiety co do spędzania czasu, który uważam, że mogłaby spożytkować lepiej, tylko pozwalam jej być sobą. I one sobie robią, co chcą, czują się swobodnie, nie czują się oceniane, ja też ich nie oceniam. Ale wiem też, czego ja nie mogę akceptować, bo będę się czuł źle. I jak to dziewczyna przekroczy, to ja wtedy dopiero reaguję. I nie oram się tym, że chciałbym, żeby była inna, tylko skupiam się na tym, że jak już w końcu jesteśmy razem, to żeby było jak najlepiej, jak się tylko da. Także tak. Jeśli nie dałeś suba, zapraszam. Na kanale będą raz na jakiś czas też live'y, bo ostatni live miał dobry odbiór i po prostu no, czuję się zobowiązany wobec was robić to częściej. No i tyle, śledźcie, czekajcie, będę powiadamiał także na skrzynkę mailową, także jak ktoś jeszcze nie zapisał maila, to tu pod spodem będzie link do strony, gdzie można zapisać swojego maila. Wtedy jak są jakieś zniżki w sklepie, jak są jakieś filmy, to będzie powiadomienie na skrzynkę mailową. I oczywiście, żeby nie ominąć filmów, dzwoneczek, to jest sprawa konieczna, który jest obok subskrypcji do wciśnięcia. Jak film polubisz, będzie mi miło. No i tyle, do zobaczenia w następnym odcinku.